Walczymy, kurczę, jeszcze raz. Powtóreczka misji. Nie wiem, o której będzie ten drop tak zwany, nie? Myszki. Terazyt podniesie się na krótko, moi wojownicy. Bądźcie czujni. Muszę spróbować zoptymalizować ten początek jeszcze bardziej, bo to jest, kurczę, mega ważne. W naszych gwiezdnych wrotach są dostępne promienie otchłani. Idealnie nadadzą się do przechwytywania wrogów. Naprawdę tutaj chyba nie ma sensu walczyć. Dobrze je wykorzystamy. Ale może jednak zróbmy tu jakąś presję. I może baterię? Ale czy bateria ma sens? Unosi się zasłona między tym światem a otchłanią. Niedługo przybędą siły Amona. Dobra, rozwalę warp gate'a. Zdążę? Powiedzcie, że zdążę, bo nie chcę zaczynać jeszcze raz. Dużo save'ów w tej misji mam, gdzie nic nie zrobiłem. Dobrze. Dobrze, dobrze. Te baterie mi atakują, mendy. Bateria jednak jest ważna, jest cenna, przydatna. Doskonale. O, i wikingi wylądowały, więc zeloty pomogły. Kurczę, jaki tu jest esportowy place. Robimy to. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Rozpoczynam fazę zagłady. Fajnie, fajnie. Teraz 3 dziki i potem 3 battlecruisery. Czyli już w zasadzie powinniśmy tutaj iść. Battlecruisery nic nam nie zrobią, jak dobrze pamiętam i dobrze liczę. Czy liczę? Pamiętam bardziej. Straciłem te draguny. To nie zbywa. Powoli i boleśnie. Mój lud walczy honorowo. Nawet jeśli walczymy dla ciebie. Nie. Uff, dobrze. Najpierw jednak musimy rozstawić obronę. Niewystarczająca ilość minerałów. Hierarcho, udało mi się przeskanować macierzyste statki Taldarimów na obszarze. Przewożą zapasy Solarytu. Alarak chyba nie będzie miał nic przeciwko, jeśli... Dobra, to jest wyzwolimy. Dość dobry początek. Myślę, że najlepszy, jaki do tej pory zrobiłem. Jeszcze ustawimy proby na minerałach prawidłowo, żeby były po dwie na każdym złożu. Lepiej nie będzie. I pytanie, co jest słusznym kolejnym krokiem? Bo mam wrażenie, że w tej misji nie powinienem szybko zajmować tej trzeciej bazy, że to jest praktycznie niewykonalne, więc lepiej zrobić chyba inne rzeczy. Póki co jeszcze ekonomia. Gdzie to jest tutaj? Teraz pytanie, czy ja mogę już coś zrobić w kolejnej misji, w kolejnej bazie? Czy to już jest czas? Synchronizacja.
Wydaje się, jakby tak można było. O dobra, dawaj. Zrobimy sobie osłony. I próbujemy. Cieszyć. Siły Amona nadciągają. Czy oni się tu odbudowują, to możliwe, że to na marne było. Nie poszło na tak dobrze, jakbym chciał. O wow, tu jeszcze coś? Kurczę. No nie wiem, nie mam przekonania. Czy mogę z tego save'a coś zrobić? Nie no, przygotujmy się może lepiej na ten atak, zróbmy to na spokojnie, żeby przejść dzisiaj tę misję. Jaki jest energia na maksie, to chyba by się opłacało zużyć na pylona? No, teoretycznie tak. Ten pylon dużo nie zmienia się, mam Benton Elevar, ale no teoretycznie pewnie tak. Siema Dobrzyk, witam mocno. Co to za misja dokładnie, bo już nie pamiętam, chyba czas zagrać na nową kampanię S2 Dobrzyk. To jest taka jeszcze zmodyfikowana przez społeczność StarCrafta misja. Dodatkowo utrudniona. No i co, no i trzeba wygrać. Mamy pełen zakręt. Tak się właśnie zastanawiam, jak to rozegrać dobrze, czy robić jakieś rzeczy kanony, czy nie wiem, może co innego, ale... Tylko to przychodzi do głowy z takiego sensownego arsenału. Co się dzieje, ty? Wyczuwacie to. Drazyt. Szkoda, że nie zdążycie się nim nacieszyć. No co się dzieje? Co się dzieje? Nic nie można zrobić po prostu. Trzeba szybko działać, bardzo szybko. Ja może początek powinienem jeszcze inaczej zrobić. Nawet coś mi przychodzi do głowy, ale ciężko. W sumie mam jakiś pomysł. Jeszcze nie wiem, jak go zrobić, ale... No dobra, na razie idźmy tym planem. Najwyżej jeszcze spróbuję zoptymalizować początek rozgrywki e-sportowej. Zdążycie się nim nacieszyć. Siły Amona nadciągają. To
Dobra, zobaczmy. Czy z tej próby coś się urodzi? Ik kryształ fazowy naładowany. Niewystarczająca ilość minerałów. Mamy pełną moc. No ja klikam rzeczy, one się nie klikają. I dlaczego? Ja się pytam. To powinno być pod Q, czemu nie ma Q? Tak. Niewystarczająca ilość minerałów. Kryształ, ta jednostka. Niewystarczająca ilość minerałów. Systemy w pełni gotowe. Artemisie, wykrywam otwarcie szczeliny blisko waszych pozycji. To Moloch odchłani. Oni wcześniej gdzie indziej zaatakowali tymi aberracjami. Nie wiem, czy to dobry ruch teraz jest. To nam tutaj czas pokaże. No nie, dobra, jest okej. Nie, no czemu mi tyle wojdów pada? No co jest te molochy? Kryształy fazowe. Ta jedno kryształy. Na kiel, zak, na kół. Nasz pełen jest pełną moc. To twoja szansa, żeby zaatakować strażników. Dobra. W sumie poszło chyba najlepiej do tej pory ze wszystkich możliwych prób. I teraz mamy energię na osłony. Poznajcie siłę wybrańców. Hierarcho, okręty Taldarimów kierują się na nasz Nexus. Strącić je! Słaby timing dla mnie. Mędy najgorsze. 1 kilo, bardzo dziękuję za suba, witam mocno, kopelat oczywiście, dzięki wielkie. Ja dziś w teściowym jadłem najlepszy sernik ever, piwocki, nice. Marchewkowe, klasa. Siema. Cześć Nuxart, witamy. Sernik bazyliszek, najlepszego. Kiedyś nauczę mega robić takie ciasto czekoladowe, żeby już nie używać słowa na M, którego używała moja babcia. Hierarcho, okręty Taldarimów kierują się na nasz Nexus. Strącić je! Jeszcze nie jest zakończone. Ta jednostka. Ta jednostka niesie zemstę. Zapisujemy i speedrun przez te bazy teraz musi być. Miazgunia absolutna. Co on mi naparzy? Ile on ma obrażeń? Dobra, trochę mi za dużo zrobił, tak? Troszeczkę. Nie było tak tragicznie, ale na pewno nie było też najlepiej. Czy każda fala ma detekcję? Jak nie, to może Dark Templary, Alozaur?
No jest to jakiś pomysł, tylko że chcę zrobić takiego Mazwojda najszybszego jak tylko się da, co może być głupim pomysłem w ogóle na przechodzenie tej misji, ale się uczepiłem tego planu i... Nie przegadasz, no. Teraz cała baza na mnie tak jakby idzie, kłam. Dobra, to już się i tak niewiele wydarzy, więc luzik. Ma sens w ogóle niszczenie tych rzeczy tam? Czy oni będą na nas cały czas atakować? To jest dobre pytanie. Dobra, co dalej? Mam wrażenie, że może trzeba by zmienić kolejność i atakować najpierw bazy na górze, a nie tutaj na dole. Mamy pełną moc. Rdzeń pryzmatyczny aktywny. Bardzo ciężko ustalić i powiedzieć. Zbiera się mgła, Artanisie. Poczyń przygotowania, jeśli łaska. Niewystarczająca ilość minerałów. Czy jest taka minuta tej gry? Niewystarczająca ilość. Rdzeń pryzmatyczny. Niewystarczająca ilość minerałów. Kryształ. Dobra, zobaczmy. Bazowe. Mamy zak, mamy pełno. Ta jednostka zak na kół. Kryształ bazowy. Rakiem za wolno reagowałem i nie wiem, czy się powinienem rozdzielić, czy użyć tego spowolnienia. Może spowolnienia użyć? Nie no, ale rozdzielenie było chyba okej. Okay. Nie traciłem za bardzo voidów, tak mi się zdaje. Spal energii masz max. No ale ja chcę tę energię zużyć na co innego. No właśnie to spowolnienie, właśnie o tym mówię. Kryształy fazą, ta jednostka zniesie zakręt. Kryształy fazą, nasz wyrok jest zaawansowany. Ta jednostka. Atak.
Dobra, zobaczymy teraz. Aha, bo to jeszcze coś do mnie idzie. Mamy ta jedno. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Rozpoczynam fazę zagłady. Amona zniknęły. To twoja szansa, żeby zaatakować strażników. Niewystarczająca ilość minerałów. Strzeliamy czoła. Bardzo wcześnie użyłem tego. Wrażenie, że duży błąd to był. Ale jak wczytam wcześniejszy moment, to jeszcze będę, że tak powiem, dawniej. No nie zrobiłem save'a po tej obronie. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. Nakieruj świat. Ta jednostka, nakieruj. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Dobra, uda się jeszcze w tym podejściu rozwalić kolejnego, myślę. Pytanie, czy to nie będzie tej Wise'y takiej, tej hybrydy Dominatora, nie? No ile on mi... Co on zrobił? Walnął mi tak z biodra. Do widzenia. W mrocznych czasach protosi mordowali protosów. Znów tak będzie. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące, dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiste. To było mądre? Przygotuj swoich wojowników. Nie są. Ja za dużo chyba straciłem. Czy spowolnienie zjada 200? Nie, 50 energii tylko. No nie, no to raczej mnie nie przybliżyło do wygranej chyba. Gdy pomyślę, co tam jest na dole, to... niespecjalnie lżej będzie. Ta jednostka niesie zemstę. Nasz pylon jest atakowany. Aha, i tu jeszcze idą jednocześnie. Nie, tak być nie może. Czyli że się muszę cofnąć aż do 14 minuty. A tutaj co będzie? Nie no, bo tam polecenie na lewą stronę to już chyba w ogóle najgłupsze by było. Bo mi się bardzo oddalił od bazy. Nie mogę zużywać chyba tej osłony na tych, na te molochy. Je trzeba chyba zupełnie olewać, no ale właśnie zużyłem chwilę temu i jest jak jest, no. Ciekawe, czy mogę to zrobić tak, żeby nie stracić za wiele. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. A, jeszcze te statki wroga. No
co to jest za uderzenie, ty? Wali mi jakiegoś firebola. Się powinienem rozdzielić, ale znowu, czy powinienem? Dobra, cofnijmy. Siema, Siwy TV. Co to za mapa? To jest kampania. Nightmare, jedna z misji, przerobiona trochę przez ludzi, żeby była trudniejsza. Tak, przygotowanie do rytuału są. Siema, Bakonin, witamy. Kryształy, nakieruj światło Ajur. Rozpoczynam operację. Trzeba się rozdzielić, sorry. Jeszcze raz. Mariny trochę wkurzają, nie? Takie nawet nie są najgorsze na Voida. Może też trochę za bardzo zamuliłem z ulepszeniami do osłony i do pancerza. Może wtedy byłyby mniejsze problemy z marinami. Może trzeba też zrobić te wieżyczki, ale jak zrobię wieżyczki, jest mniej voidów. Jak jest mniej voidów, to jest niefajnie. No dobra, zobaczymy jeszcze z taką liczbą void rayów. Śmieszne, jeżeli to będzie takie proste, jak po prostu rozdzielenie się tak. Dobra, wygląda dość obiecująco. Mega dobre. Kryształy bazowe. Ta jednostka. Musisz przesłać dodatkowe wylody. Przetworzone. Nie wystarczy. Też trochę potraciłem, nie powiem, że nie. To najlepszy moment, żeby zabić moich wrogów. Dobra, to spróbujemy teraz w inne miejsce. No może trzeba było właśnie na ten ostatni atak zostawić to zamrożenie. O, wyszło jak wyszło na razie. No może za wcześnie to robię. Może trzeba było to... No to dobra, zobaczymy. Bo teraz jaką rozwalić ten ostatni tutaj etap? Tego, bo tam jest tyle tych fireballi, że... Nie do przeżarcia. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. Andakur. Ta jednostka niesie. Niewystarczająca ilość minerałów. Rdzeń pryzmatyczny aktywny. Niewystarczająca ilość.
mało czasu. Kryształy. Pryzmatyczny, aktywny. Zak. Ale liczba voidów duża. Może on już tutaj jest, ten dominator? Twarda bestia. Dobra, teraz będzie cud, jeżeli mnie nie rozwali ten wariat na wieży. Wariacik mordeczka. Jolo. Kurczę, mam teraz te. Ej, to zróbmy to może. Bo mam overcharge'a za parę sekund, to użyjmy go, żeby nam zrobił mniejsze obrażenia. Wyliczone może jest, dobrze. Jakbyś też jednego przodem może w niego walnie. Myślałem o tym, Daniel, no, żeby zelota jakiegoś wysłać na tego hybrydę dominatora, żeby w niego coś walnęło, ale... Jakoś jeszcze nie robię tego. Doskonale. Boże, tu jest kolejna. Kolejna kula daje fula. Nie no, przecież te hejtempary to mnie... No przecież! Ej, no jakiegoś recola powinienem użyć autentycznie po wysnajpowaniu, ale nawet jeżeli to zrobię, to oni zaraz znowu przyjdą i znowu mnie chlasną. Jak żyć, no? Jak ja ich mam wyjaśnić, tych hejtemplarów cwanych? Perwise testing, siema. Jak to dobrze zrobić? No bo chyba się da. Chyba warto. Już teraz, ale... Koncepcje jakby się kończyły. Stawiamy czoła wrogowi. Atakuj teraz. Ja, może zróbmy teraz. To nie rzucają, jak nas jest za mało. Ej, dobra, teraz wyszło jakoś dziwnie łatwo. Aż miło mi. Dobra, zostawmy to, lepiej nie będzie. Kolejny strażnik. Co się dzieje? Co za ekscytujący. Boż. Im robię na respie, widzę. Reagowanką. Siły na walkę z malarzem. To oczywiste. Oho. Stawiamy czoła wrogowi. Idzie tak z turbulencjami. Aha, strata Nexusa, no to już chyba pewne wczytywanko. Ale dałoby się to obronić bez straty Nexusa, jestem prawie pewien. No myślę, że spokojnie. Zak na
Kurczę, nawet się dobrze zgrywa ten overcharge na osłonach. To najlepszy moment. I tak to muszę wczytać według mnie, ale... Jest obiecujący ten save. Good. Tak, jak wracam, to już podzielić od razu, zgadza się. Zatrzymania też dobrze używam, teraz trochę nawet częściej, są jakieś efekty nawet. Kolejny strażnik pan. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące... Ach, to jeszcze te tory są. Ej, a jakby 252... Bo to jest jeszcze ten save chyba, zanim rozwaliłem tego strażnika, tak? Czy dałoby się to sprawniej zrobić, szybciej zrobić? Nie wiem. I się nie domyślam. MacrosGamer.pl, siema. No właśnie, to jest już tutaj. Ej, jakby rzucić... O... Poczyń przygotowania, jeśli własne. Obawiacie się własnego rodzaju, pierworodni. W mrocznych czasach protosi mordowali protosów. Znów tak będzie. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie... Źle. Za słabo. Dobra. Ja bym aktywował te bariery jeszcze przed hybrydą, tylko potem te high templary, które do mnie idą, mogą mnie zniszczyć łatwo. Chyba, żeby jakoś porozdzielać się cwanie. Boże, i ten Archon jak mnie naparzał, zapomniałem go zniszczyć, to duży błąd. Bardzo duży błąd. W mrocznych czasach protosi mordowali protosów. Znów tak będzie. Pod tymi kulami to nie uciekniesz. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Mam 31 voidów w tej chwili. To już chyba niedługo. Muszę zachować. Kurczę, oni mnie jeszcze z tej bazy zraszowali. To oczywiste. Jakie to jest kalkulowanie po centymetrze. Chciałbym, żeby nasi sportowcy przejmowali się wynikami, choć w połowie tak jak indy. Sportowiec to już wiesz, to już jest sportowiec. On ma obliczone wszystko. No i teraz znowu mnie walnął ten Archon, a nie powinien. Zbiera się mgła, Artanisie. Poczyń przygotowania, jeśli łaska. Dobra, zobaczmy, czy mi dużo zrobią te sztormy ich. No w sumie mega dużo. No 27 tylko. No dobra, limit niby nie jest taki niski, ale słabo. Ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące, dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiste. Dobrze. To nie jest ten save. Muszę użyć zatrzymania i wtedy chyba rozwalić te high templary. No bo jak inaczej? Nie da się inaczej. Rozdzielić jednostki, ale nie da się przed tymi kulami high templarów rozdzielić jednostek na dobrą sprawę. No bo one robią mega ten AOE. Tu chodzi o te kulki high templarów, nie? Daj,
własnego rodzaju, pierworodni. W mrocznych czasach protosi mordowali protosów. Znów tak będzie. Jak szybko poszło, nie? Jakoś tak dobrze. Znaczy oni zaraz przyjdą i będą problemy, nie? Ale... Co za ekscytujący. Może to jest jakiś patencik? Posz. Dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z... Zostawić. Jeszcze żyje. No nie, no i te kulki oni dalej mają. Czy to będzie gdzieś tutaj? Albo anulować parę voidów i zrobić wieżyczki, żeby obroniły przed pierwszym puszem prawą stroną. Co za ekscytujący widok. Od razu by mnie leci kula. To takie ekscytujące, dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiste. Potrzeba więcej wyspanu. Nasz pylon jest atrania Ale tego jest dużo. I trochę zły split chyba. Dobra, no ale to chyba musimy i tak wrócić gdzieś tutaj. No tak, tak. Można też spróbować się rozdzielić, żeby było dużo mniej jednostek. Zgadza się za zulec. Albo najpierw rozwalić jeszcze jakieś high templary na górze może. W sumie to mam teraz parę sekund, zanim aktywuję tę barierę. Więc może w teorii to jest ta chwila. Siema mistrzu Marku, witam mocno. Wtedy używa tego skilla swojego. Poczyń przygotowania, jeśli łaska. Nie obawiacie się własnego rodzaju. W mrocznych czasach protosi mordowali protosów. Dobra, zobaczymy. Może to nie jest zły save. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące, dlaczego... Jeszcze mam mniej void rayów. Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiste. Nie no, jak oni mogą podejść do mnie, to jest tragedia, to ja tracę te wszystkie voidy. W ogóle voidy się nie wydają za mocne teraz jakoś. A i nie użyłem spowolnienia, no ale to i tak za dużo straciłem chyba. Albo, jak oni wyskakują teraz z tego rifta, to żeby ich od razu zamrozić, to jest też jakiś pomysł, może nie głupi. Siema mistrzu Marku, jest taka playlista z arcytrudnymi kampaniami, musisz bardziej poszukać. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące, dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiście. Czemu go nie zamroziło? Halo, ten high tender powinien być zamrożony. Ale skandal. Może tak to zrobimy? Kto wie, co się zdarzy teraz? Aha. Wróciłem Nexusa na razie. O Boże, 130 limitu? Nie. To na pewno nie tak powinno być. DanteGamer.pl, witam mocno. Siema Indy, po raz trzeci. No już witałem się. Cześć DanteGamer, buongiorno. Dzięki wielkie za subka.
Tadarim are fanatical followers of Amon. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące, dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiste. A, nie wyszło tak, jakbym chciał. Dla jednostki mamy pełną. Jeszcze gorzej. Dobra, teraz jeszcze inny pomysł będzie. I jeszcze raz. Ale jak ja mam obronić się tam po prawej stronie, no to jeszcze jest tajemnica pewna. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to może w ten sposób. Dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z malarzem. To oczywiste. Boże, jak mi tu dużo wojdów pada. Jakby było trochę lepiej, ale... Czy to jest ten zwycięski save? Serio? Nie zrobiłem żadnych osłon do wojdów? Przykra sprawa. Tyczki z ultraliskami idą, nie? Też niezłe. Rdzeń pryzmatyczny aktywny. Nakieruj, mamy pełną moc. I znowu te mendy idą. Najgorsza możliwa dla nas kompozycja, mam wrażenie. Zabić moich wrogów. Tak się stanie. Jakie predikty, Bani. Teraz coś mnie znowu zaatakuje, zdając życie. Jeszcze nie wiemy tylko co. Potrzeba więcej wezwaniu. Rzecz złożony. Roger.
Dobra. Prawdopodobnie trzeba trochę cofnąć. Ale to nie jest nowością. Chyba, żeby... Nie no, nie zrobię tej misji po misji, nie? Żeby rozwalić dwa ostatnie punkty, tak jeszcze na ostatni lecąc od pleców. Chociaż to się wydaje niegłupie. Co to jest za ładunek jakiś, co on tutaj robi? Co to jest właściwie? Widziałem, że tak ładuje i takie walnięcie jakieś ma, co to pójdzie? Jakaś niewyobrażalna moc. Wojdy jakieś są dziwnie wolne, żeby tego uniknąć, ale może tego się nie da do końca uniknąć, chyba żeby no użyć bariery osłony. Dobra, teraz jest teoria, że zaraz i tak do mnie przylecą, więc lepiej będzie się nastawić na obronę. Wielkiego wodza. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. Ta jednostka niesie znaki. O wow, mamy wszystkie ten, pełny limit. Zak na kół kryształ bazowy. Mamy pełną moc. Zak na kół afal. Nakieruj światło. Mamy pełną... Dobra. ...minerałów wyczerpane. Wiecznie nie roczę wśród cieni. Ikkuda. Teoretycznie dużo czasu. Aha, Zelota poleciał sobie górą zamiast to zebrać. Boże, co to jest za próba dziwna. Tam wojdy se poszły, tu se poszły, wszędzie sobie poszły. Straciłem to na pewno. Ale to dlatego, że źle zaatakowałem. Czy mam parę groszy z Suba Prime? Oczywiście, oczywiście. Jak najbardziej. Czy zadania dodatkowe będą robione? No właśnie, to jest trochę problem, bo nie wiem, czy będzie jak, ale postaram się. Taki jest plan. No teraz mamy 200 na 200. Zbliżamy się do układu. Przygotuj swoich wojowników. Nie znacie Alaraka. Inaczej nikt. Jak wspaniale. Jezu Chryst. Świetnie przysługujesz się mojej sprawie. Mam nadzieję, że to prawda. Ej, a jak teraz jest ta chmura, to oni więcej dostają, czy tylko ci, co się tam pojawiają z tych riftów? No, tylko ci, co się pojawiają z riftów. O, niedobrze, niedobrze, nie podoba mi się to. Co, arbitery są? Matko, bosko, protosko.
Może jednak trzeba było zająć tę kolejną bazę. Się na koniec misji może dowiemy. No nie wiem, czy zrobimy dodatkowe cele. To twoja szansa. Jeszcze, że będę super zadowolony, jak się uda w ogóle zrobić tę misję. Chociaż kurczę, no. Dobra, zobaczymy. 3 minuty 40 sekund, bo teoretycznie jeszcze teraz ma być chyba jeden atak. Więc no. Jak teraz będzie jeszcze jeden atak, to i tak muszę mieć właśnie być w bazie. Kalibrowanie soczewek. Nakieruj światło Ajur. Zniszczyliśmy statek Matkę Taldarimów. Doskonale. Został jeszcze jeden. No może powinienem to zrobić od inaczej. Ciężko powiedzieć, ale kurczę, no nie mam pełnego limitu voidów, to bardzo źle wróży. Chociaż chyba, że zrobię YOLO, no to... Mamy pełną ta jednostka. I YOLO. Najlepsza taktyka świata. Ku kryształy to nakieruj światło. No zobaczymy. Poznajcie siłę wybrańców. Teraz pytanie, co mnie teraz spróbuję dojechać. Okej, z dwóch stron znowu. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. Niesie. Zemstę. Zaklęcie. Ikkudar ana. Kryształy fazowe. Mam pomysł, ale czy się uda ten pomysł, to inna kwestia. Zak na kół. Stawiamy czoła Dobra, minuta 30. Teoretycznie się powinno udać. Niewystarczająca ilość minerałów. Rozpoczyna ta jednostek na kół afal. Mam wrażenie, że 32 minuty w jednej misji to trochę dużo. Kas arasha. Tak jest. Dziękuję, hierarcho. Pazmatorze. Mogę się pomyśleć, co zamierzali z nim zrobić. Dobra. Jeżeli tu będzie coś mega mocnego na koniec, to leży mi kwicz. Zak na kryształy pazowe. Naładowane. Mega ciężka ta misja. Boże, już w tym wstępie jest taki, jak widać, no. Niezakulturalny. Dobra, YOLO. Pierwsze podejście może być dzikie. Błagam. Uda się. Wiertara. Robisz to. Robisz to. I co się stało? Czemu to dalej stoi? Udało się. Powiedzcie, błagam, że się udało. Zaczniemy tego wojda, ale się udało wszystko zrobić. I czemu to tak stoi nadal? Checkpoint reached? O. Czy jest dobrze, czy nie jest dobrze? Już nie ma minerałów. Nasz mroczny bóg was zniszczy. No była trudna misja. Zasłuchałem jego kłamstw. To był tak zwany rzut na taśmę. Ty, Alarak, jak go kliknął. Mój rytuał jest zakończony. O, masakra. Oni nie byli częścią rytuału. Godzinę. Ale ci zdrajcy. A czas gry 32 minuty. No parę razy trzeba było wczytać. A ja chciałem, żeby zginęli. To nie koniec chyba, no boję się. Nadeszła ta chwila. Boję się. Wielki wodzu, wysłuchaj mnie. Powołuję się na rytuał. YOLO. Walcz ze mną, jak mówią nasze prawa, lub gin, jak tchórz. Ale giga, malarz. Zaczynamy walkę o świcie.
Dostaniesz szansę sprostać swemu wyzwaniu. O, jaka ulga. Że nie muszę się tutaj dalej szarpać. Siefie, co to wklejasz? Dave testy? Co u Dave testy się dzieje? O, ale ulga, że to zrobiłem. I jeszcze z dodatkowymi zadaniami. Dobrze, dobrze. Jak na połowę bonusa udało się zrobić? Oba bonusy zrobiłem, cały bonus zrobiłem. Kampanie nowe też będą robione. Kampanie nowe nie są zrobione w wersji Nightmare, ale już zrobiłem kiedyś, jest na YouTubie. Posłuchaj mnie uważnie. Templariusze nie są bronią, którą możesz wykorzystywać. Nie jesteśmy tutaj, aby pod fałszywym pretekstem zabijać twoich wrogów. Jeszcze raz. Nowa jednostka bojowa czeka na... Jak dobrze. Wszystko zrobione 100% było. No trochę dumny człowiek, że koncepcja się udała. Pewnie wrócimy teraz do tych znowu automatycznych asymilatorów. Tego... tutaj recall, coś takiego, to się fajnie grało. Ale może jednak powinienem dalej te wojdy męczyć i używać Shield Overcharge. No to będzie alternatywa dla tego. Phoenix jest zadziwiająco słaby, więc nawet go nie chcę chyba brać. Aha, mamy 15 Solarytu. To może to coś innego? Czy to ma sens? Lanca solarna masz cooldown 90, ale tylko 50 kosztuje. Niech pomyślę. Obie te rzeczy są mega dobre. Ale dobra, no się pobawimy teraz może lancą solarną. Dobra. Gielem pro, siema, siema. Hierarcho, moi okręty szturmowe... O, jest i Voidray. Jest Wiertara, dobra. I tutaj możemy grać te Voidy, co mają parę celów. Co różne cele tak sobie niszczą. Nadal mi się wydaje, że te są lepsze. Te domyślne. Kurczę, to nie wiedziałem, że zwiększa też zasięg Voidom. Jak się naładują, to mają większy zasięg. Miałem to też w tej misji, bo wydaje mi się, że nie. Ale to jest mega dobre, nie? Zasięg i dodatkowy damage. Wydaje się dużo lepszy. A to co? Zniszczenie. A, tutaj są szybsze też. No to też jest wartość jakaś. Jeżeli trzeba dużo latać w misji, to szybkość dla Voidów jest duża. Flux Veins, no. Czy tak się nazywa ulepszenie do prędkości. The bonus is disabled while the destroyer's beam is charged. Aha, czyli to jak się naładuje, to nie jest taki szybki. No są misje, gdzie pewnie jedno będzie lepsze, gdzie drugie. Dobra, pobawimy się może nowymi Voidami. Dark Archona nie udało mi się jeszcze zagrać, Corsarów nie. O, nowe centry, tak. Zwiększa zadawane jedno... No, namierzany cel dostaje więcej obrażeń. I zwiększa zasięg sojuszniczych jednostek, to jest też mega dobre. Kurczę, kusi no, zrobić te centry z tymi domyślnymi Voidami. Brzmi jak imbunia. Force Field Blocks, Grand Units Movement, dobra, i Force Fieldy też mamy. W tej misji będę musiał stać i pilnować Alaraka, jak on będzie walczyć, no i czasami trzeba będzie gdzieś tam polecieć w inne miejsce. Następną misję jako taką pamiętam. Chociaż może zagramy tymi Voidami. Ale jak walczy na Protosa, to niby te by były lepsze, ale dobra. Nie no, dobra, trzyma się pierwotnego planu, ale sobie te centry może spróbujemy zrobić, chociaż tak naprawdę regeneracja osłon się wydaje imba. Zwłaszcza jak teraz nie będę mieć aktywacji tych osłon. Pytanie, co mi będzie leczyć jednostki, nie? Jak tu nic nie leczy? Baterie będę budować? Bierz oba? Tak, poproszę wszystko. No nie ma leczenia i to jest, kurczę no, jak żyć? No bo co jest zamiast centry, co może mi leczyć jednostki? Nie ma czegoś takiego chyba, nie? A w sumie High Templary teoretycznie mogłyby regenerować nasze jednostki Stormem. Kurczę. Ej, a może spróbujemy tego? Pierwszy raz taka myśl. Czyli co, bierzemy Havoki, te centry zwiększające obrażenia, High Templary będą nas leczyć i weźmiemy sobie te Voidy z giga zasięgiem i mocą.
Tylko będę musiał dobrze trzymać Hightentary z tyłu i stormować samego siebie. To będzie trudne do zapamiętania. Mi się to uda, to cud. Dobrze. GG. Jakież to trywialne zadanie. Trywialne zadanie, dla niego wszystko jest trywialne. Nie czeka nas tym razem.